Cześć, witam Was. Dzisiaj, korzystając z pięknej zimowej aury, spróbujemy porównać kilka sposobów na gotowanie wody w terenie. Bez wykorzystania paliw gotowych, bez wykorzystania butli z gazem i tak dalej, czyli korzystając po prostu z chrustu, z gałązek, które możemy znaleźć praktycznie wszędzie. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać trzy kuchenki, które można do tego wykorzystać. Dwie z nich to kuchenki, które wykonałem sam, które możecie bez większych trudności wykonać samemu w domu, praktycznie minimalnym kosztem. Trzecie z nich to rozwiązanie, które możecie kupić. Bardzo ciekawa kuchenka ForHeat, składająca się z czterech elementów, ale o niej też za chwileczkę. Jak widzicie, mamy tutaj dwie kuchenki, tak to nazwijmy roboczo. Pierwsza z nich, najprostsza z możliwych, to po prostu suszarka na sztućce z wyciętym otworem, przez który możemy łatwiej podawać paliwo do środka. Koszt takiej kuchenki zamyka się w około 10-15 zł. Potrzebujemy do niej czegoś, co pozwoli nam utrzymać naczynie na górze, ze względu na to, że ona ma bardzo dużą średnicę. Mój półlitrowy kubek bez problemu mieści się w środku. To też jest zaleta, jeśli chodzi o pakowanie się do plecaka. Aby kubek nie wpadał do paleniska, używam dwóch takich drucianych szpilek. I mogę spokojnie gotować. Drugie rozwiązanie to moja pierwsza tak naprawdę próba wykonania tak zwanej kuchenki Rocket Stove, która zasilana jest drewnem przez ten otwór, przez ten, w cudzysłowie nazwijmy to, komin. Samo spalanie ma miejsce tutaj w środku. Jest to bardzo minimalistyczna wersja, bez dodatkowej izolacji, bez dodatkowych komór spalania i tak dalej. Jednak aby tutaj móc gotować, wykorzystuję również taką blaszaną podpórkę, którą, powiem szczerze, dostałem w zestawie z kuchenką na paliwo żelowe. I wtedy na takiej kuchence również mogę postawić mój duży półlitrowy kubek. Wadą tego rozwiązania jest to, że muszę mieć dodatkowy element. Sama kuchenka jest też bardzo kompaktowa, ten komin mogę, krótko mówiąc, wsunąć całkiem do środka. O, i mieści się z kolei wewnątrz mojego dużego kubka. Kuchenka jest wykonana z zwykłej puszki po konserwowych warzywach, bodajże to był groszek, o ile dobrze pamiętam, oraz kawałka cienkiej aluminiowej rurki, która prawdopodobnie pochodziła z jakiegoś dezodorantu czy czegoś takiego. Tutaj ważnym elementem jest taka mała półeczka, ze względu na to, że otwór ten musi zapewniać stały dopływ powietrza do paleniska, dlatego drewno umieszczamy w górnej połowie, dołem zaś dopływa tlen, który zasila nam ogień. No i teraz kuchenka ForHeat. Składa się ona z pięciu elementów. Jeden to podstawa i cztery ścianki, które składamy ze sobą. Jest dosyć chłodno, trochę trzęsą mi się ręce. Mam nadzieję, że uda mi się to szybko i sprawnie złożyć. Pierwsze, co rzuca się w oczy, jeśli mówimy o tej kuchence, to jej bardzo kompaktowe rozmiary. Jest naprawdę malutka, mieści się dosłownie w kieszeni, waży stosunkowo niewiele. Zobaczycie, ile waży dopiero, gdy wrócę do domu i ją zważę, ale na pewno nie jest to bardzo ciężki element naszego wyposażenia. Jest bardzo ładnie wykonana, starannie, krawędzie nie są ostre, co jest dosyć istotne, jeśli musimy ją składać i rozkładać dość często. A tak wygląda złożona. Tu mamy otwór, przez który uzupełniamy paliwo i nasze palenisko. W zestawie dostajemy taki pokrowiec, który jest również całkiem przydatny. Wygląda nieźle, na pewno wygląda lepiej niż kuchenki, które robiłem sam.
Zobaczymy, jak się w porównaniu z nimi sprawdzi. Co się rzuca w oczy, to jedynie to, że gdybym miał troszkę mniejszy kubek, mógłby on wpadać do środka. Aha, okej. Okay. Na przykład już taka średnica jest nieco za mała dla tej naszej kuchenki. Okej, okay, dobrze. Za chwilę spróbuję znaleźć trochę suchych patyków do paliwo, jako paliwo i za chwilę spróbujemy zobaczyć, jak kuchenki działają w praktyce. Dla porównania, żeby zobaczyć, jak te kuchenki się sprawują, będę chciał sprawdzić, jak szybko uda mi się na każdej z nich zagotować taki półlitrowy kubek wody. Wszystkie trzy będę rozpalał przy pomocy małego pomocnika nasączonej parafiną rozpałki, która pozwoli mi to szybciej zająć ogniem, ale we wszystkich trzech wypadkach będzie to ten sam materiał, więc tutaj nie będziemy mieli żadnych pod tym względem różnic. No i zobaczymy, jak one się sprawdzą. Zobaczymy, która okaże się najefektywniejsza. Na samym spodzie umieściłem rozpałkę. Teraz uzupełniam drobnymi patyczkami, które będą stanowiły pierwsze paliwo. Zanim nam się tutaj trochę to wszystko rozgrzeje. Od przodu zostawiam otwór, przez który później podłożę ogień drugą kostką rozpałki. Dobrze jest kuchenkę załadować dość solidnie od razu, ze względu na to, że ona się wtedy ładnie rozgrzeje, zrobi się fajny żar i później już bez problemu można przez ten boczny otwór podawać dalsze paliwo. Oczywiście nie można przesadzić, tak żeby był tam dopływ powietrza, żeby tam, krótko mówiąc, ten ogień miał czym oddychać. Na wierzch daje już takich trochę grubszych. No i zobaczmy, jak ta kucheneczka nam się rozpali. Jest dość chłodno, jest około 3-4 stopni na plusie. Jest bezwiecznie, co jest akurat wadą tego testu. Przydałoby się zobaczyć, jak te kuchenki radzą sobie przy silnym wietrze. Niestety wczoraj pięknie wiało, a dziś już nie chce. Kubek, widzicie, jest prawie pełny. Zrobimy śnieg, żeby nam nie tłumił ognia. Kubek stoi bardzo stabilnie. Kuchenka nie powinna nam się wywrócić. Niestety nie mam przykrywki, więc gotowanie będzie trwało dłużej, no ale zobaczymy, ile to potrwa. Żeby Was nie zanudzić, oczywiście będę to skracał i nie będę Wam pokazywał całego procesu, ale wierzcie mi na słowo, nie zamierzam oszukiwać, jeśli chodzi o czas. Dość łatwo uzupełniać rzeczywiście paliwo. Ten otwór jest wygodny.
Minęło właśnie 10 minut, odkąd kuchenka znalazła się, znaczy odkąd kubek znalazł się na kuchence. Woda jest już gorąca, ale jeszcze nam brakuje trochę czasu do zagotowania. Kuchenka bardzo ładnie oddycha, nie zatyka się. Nawet jak ją solidnie zapakować, to ogień się nie tłumi. Oczywiście nie jest bez obsługowa, nie możemy sobie załadować jej, zapalić i zapomnieć na 20 minut. Trzeba od czasu do czasu sprawdzić, co robi płomień. Trzeba czasami dmuchnąć, dołożyć. Ale naprawdę nie jest to szczególnie skomplikowane. Nie wiem, czy tu ładnie widać, że tam się solidnie w środku nam pali. Myślę, że jeszcze 3-4 minuty i woda powinna nam się zacząć gotować. Minęło około 16 minut. W naszym kubku pojawiają się już pierwsze bąble. Woda jest już na tyle gorąca, że bez problemu można byłoby nią zaparzyć kawę rozpuszczalną. Do uzdatnienia wody jednak potrzebujemy nieco wyższej temperatury i trochę dłuższego gotowania. Dajmy jeszcze szansę naszej kuchence. Mówiłem wcześniej o tym, że kubek o mniejszej średnicy miałby problem z ustaniem na tej kuchence. Jednak szybkie oględziny od razu mi podpowiadają, że wystarczyłoby nagiąć do środka te środkowe ząbki, ten i ten, z każdej strony. Wystarczyłoby niewielkie przechylenie ich do wnętrza kuchenki. Można to zrobić kombinerkami, wimadle, jakkolwiek. I wtedy ta średnica otworu na górze znacznie by nam się zmniejszyła. Już dużo mniejszy kubek mógłby tam spokojnie stać. A nie wpłynęłoby to szczególnie na rozmiary, ani na kompaktowość. Dalej byłaby w miarę płaska. No już woda zaczyna naprawdę solidnie się gotować. Możemy jej trochę pomóc. Ale naprawdę radzi sobie świetnie. Właśnie minęło 20 minut. Używam naprawdę niewiele paliwa, dosłownie może 4 czy 5 patyków tej wielkości trafiło do środka. Przypominam, że gotujemy też bez przykrycia. No i temperatura tutaj jest też dość niska. Woda gotuje się już w pełnej objętości, praktycznie rzecz biorąc. Ok, już nie dokładam. Zdejmuję mój wrzątek. Zobaczmy, co nam zostało w środku. Sporo żaru. Jak widzicie, w środku panowała dosyć wysoka temperatura. Drewno jest praktycznie spopielone. Teraz spróbujemy trochę tutaj rozgarnąć, zobaczyć, jak dużo nam tu zostało. Bardzo niewiele tego popiołu nam tu zostało. Drewno bardzo efektywnie nam się w środku spala. To, co widzicie, to praktycznie rzecz biorąc pozostałości po tym ostatnim ładowaniu, które niedawno robiłem. To jest miejsce po
naszym gotowaniu. Zostało na nim bardzo niewiele małych takich kawałeczków popiołu białego. Żaden żar nam się tutaj nie wydostał. Śnieg się oczywiście roztopił, ale absolutnie nie ma się co dziwić. Kuchenka jeszcze jest ciepła. Jeszcze no, oparzyć to może już nie, ale jeszcze można sobie ogrzać od niej ręce. To było jej pierwsze użycie. Wezmę ją trochę do słońca. Zobaczcie, wygląda bardzo dobrze. Oczywiście jest trochę osmolona tu i ówdzie. No ale to są uroki palenia drewnem. Tak. Jest bardzo czysta, wbrew pozorom. Popiół praktycznie rzecz biorąc łatwo można z niej wysypać. Tam w środku, gdybym paluchami zaczął jeździć, to pewnie, o, pewnie bym sobie je ubrudził trochę, tak? Ale dzięki temu, że mam do niej mały pokrowiec, mogę ją rozłożyć bez ryzyka, że sobie ubrudzę jakieś inne elementy wyposażenia, sadzić tam i niech sobie czeka na kolejne użycie. Sprytne maleństwo. Tak jak mówiłem, zastanowiłbym się nad zagięciem tych ząbków. O, do środka. O, bez problemu można to zrobić palcami, spójrzcie. Fatalne światło, ale o. Już ta średnica by nam się tutaj znacznie zmniejszyła. No dobrze. Kolejna poddana próbie będzie moja przebrzydka kuchenka z puszki po groszku.